Dzień dobry, witam serdecznie. Dzisiaj na testy rzucimy nóż od Bocian Custom Knives. Jest to model Thor. Wam powiem, że jego waga jest naprawdę imponująca i robi wrażenie, bo na stronie nie jest podane dokładnie ile, ale myślę, że to jest nieco ponad pół kilograma. Grubość głowni też robi imponujące wrażenie, bo to jest prawie 8 mm, 7,3 mm. Tak było napisane właśnie na stronce. No i jako nóż survivalowy będzie idealny. Do tego dostajemy, tu mam akurat panel ludowy. Panel ludowy był robiony oddzielnie, bo nóż dostałem od Kamaza. Pozdrawiam Ciebie serdecznie. I on gdzieś tam u kogoś sobie taki panel udowy zamówił. No, w sumie mu się nie dziwię, bo nóż jest ciężki i do przenoszenia na pasku jest naprawdę niewygodny. Długość całkowita tego noża to jest 30 cm, rękojeść ma 12, a długość ostrza 18 cm. Dostajemy do tego pochwę w kideksie. Jak już wspomniałem, panel był zrobiony oddzielnie i właśnie chcę go przetestować i zobaczyć, bo jak będzie faktycznie zdawał egzamin, to zamówię do swojego noża NS1. No bo jest naprawdę, wam powiem, niewygodny do przenoszenia na pasku. Trzeba mieć mocny pasek, bo spodnie spadają. No, nie jest niestety wygodny, ale taki panel udowy, jak będziemy mieli, to myślę, że powinien rozwiązać ten problem. Zaraz go założę na nogę i wam pokażę, jak wygląda. No nóż z tym panelem jest ciężki, naprawdę jest, no ale ma robić robotę. W lesie robimy tym nożem cuda, tak? Ma swoją wagę i ma również swoją siłę, jak włożymy, no, jak włożymy w ten nóż swoją siłę, możemy z nim zdziałać cuda w lesie. Posłuży nam jako zastępca toporka jakiegoś małego i na takie wyprawy survivalowe będzie idealny. Także zostańcie ze mną i zapraszam do oglądania. Tak, moi drodzy, wygląda ten panel udowy. No naprawdę Kamaz pomyślał świetne rozwiązanie, bo nóż no jest ciężki, jest. Później wezmę od niego namiary i wykonam najprawdopodobniej do swojego noża NS1. Zaraz ten panel założę. Pokażę wam, jak się prezentuje na nodze, ale może zanim to zrobię, pokażę wam nóż. No jest piękna robota, naprawdę piękna i solidna. Mamy logo producenta, rękojeść, nie wiem z jakiego materiału, może to jest G10, nie wiem, naprawdę tam nie było napisane na stronie, nie mam pojęcia. Tu mamy Kamaz wygrawerowane, no zobaczcie na głownię. O, nóż będzie robił robotę. Ciężki, naprawdę ciężki, wam powiem, że dużo, może nie dużo, ale no, cięższy jest niż NS1 mój. Jest cięższy i no, będzie robił robotę. Zaraz go wrzucę na testy. Pierwsze co, to trochę zrobię takich kukiełek, będę rozpalał ognisko, jestem u siebie w lesie. I będziemy właśnie taki pierwszy test zrobić i myślę, co tu. Trochę go tu potyramy, ściuramy i zobaczymy, jak robi robotę. Myślę, że będzie dobrze widać. Już się prezentuje. Tak, no jest bomba, powiem wam, bomba. Tym bardziej, jak mamy ciężkie noże, bez problemu go tu wyciągniemy. Taki panel ludowy pozwala nam też na szybkie wyciągnięcie w razie tego noża. Jest wygodne, no nie czuć tego noża, możemy wszystko tym nożem zrobić. Kucnąć, nie przeszkadza nam w niczym. No a jak mamy przy pasku, wiadomo, czasami utrudnia to życie, nie? Super, naprawdę to rozwiązanie Kamaz pomyślał. I przy takich nożach survivalowych jest idealne, naprawdę bomba. Zobaczcie, sami tak się prezentuje. Jak już wspomniałem, będę rozpalał ognicho. Tu mamy dosyć dużo drzewa. Pierwsze co, to może
trochę porąbiemy. O, tu mamy jakieś drzewo sosnowe, ścięty pieniek, wiem, jakiś młotek, działamy. Robi. Twoja waga dużo, też daje dużo przy takich pracach. Jakąś deskę mamy. Teraz coś większego wrzucimy. Teraz nastrugamy trochę takich drobnych wiórków. Będziemy rozpalać ognisko. Parę dni temu spadło trochę śniegu, padało u nas. Jest naprawdę mokro. Dobra, kukiełkę nastrugałem, zaraz rozpalał ognicho. Ale co jeszcze? Przy struganiu dobiorę ostrość. Czekajcie. Fajne oparcie na kciuki. Wygodne.
opieramy kciuk. Dlaczego mi brakuje właśnie tego, co przy nożu NS1, tego tutaj wycięcia, żeby oprzeć ten palec. Jednak to wycięcie było naprawdę wygodne. Tu musiałem tutaj trzymać, no i przy struganiu wygodniejszy by był NS1, ale naprawdę dawał radę sobie i wygodnie się dosyć strugało. Pomimo swojej wagi, no bo trochę waży, później mi ręka już zemdlała, to zacząłem pracować nim jak strugiem. Zaparłem kawałek drewna o pasek, dociskałem do tego pięka i strugałem. Dobra, kolejny test. Trochę porąbiemy. Użyjemy tego noża jako toporek. Mamy wierzbę suchą. Robi robotę, naprawdę robi. Jego waga, no, ma naprawdę duży wpływ na tą pracę, którą włożyłem, bo wcale dużego wysiłku fizycznego nie muszę wkładać. Zaznaczam, że to jest drzewo suche. Nawet toporek by miał problem. Dobrze, moi drodzy, taką mamy powaloną gałąź wierzby. To jest gruba średnica, około 10 cm. I trochę popracujemy tym nożem. Dobra, jeszcze taki jeden teścik. Oczywiście nie wbijam w pieniek. Stary gwóźdź znalazłem, go trochę podprostowałem i wbijemy. Samym grzbietem, patrzcie.
I nikt mi nie powie, że taki nóż nie jest uniwersalnym narzędziem. Powaloną kłodę. Średnica około 30 cm. Jak podejmujemy się wyzwania? Spróbuję, zobaczymy. Jak nasz tor się będzie sprawował. Dobra. Zabieramy się do roboty. O matko. To się nazywa test noża, a nie jakieś tam teściki. No i co? Można, można. Drzewo przerąbane. No jest potężna moc w tym nożu. Jednak nie na marne dostał nazwę Thor. Piękny nożyk. Ostatnie na test wrzucimy. Porąbiemy taki stary pas transportowy. Zobaczymy, jak sobie poradzi. Patrzcie. No, z cięciem ma problemy, ale się mu nie dziwię. Ale bez problemu idzie. Nóż został wykonany ze stali NZ4. Grubość głowni 7,3 mm dokładnie. No robi robotę, no widzieliście sami, nie? Cuda, możecie cuda nim zrobić w lesie. A co do panelu udowego, piękna sprawa, naprawdę wygodny. Nie czuć tego noża, no nóż waży ponad pół kilo. Naprawdę jest cięższy niż mój NS1. No i ten panel, naprawdę świetna robota. Co jeszcze mogę powiedzieć? Takie panele możecie dostać w manufakturze mazurskiej. Link dodam w opisie filmu do chłopaków i na pewno jak napiszecie, to wam taki panel udowy wykonają. Co do noża, no jest naprawdę świetny. Rękojeść wygodnie leży w ręku. Przede wszystkim ciężki, tylko co, ten tutaj w głowni, to miejsce na kciuk, jest wygodne, ale brakuje mi tego takiego wklęsłego cięcia, żeby oprzeć palec wskazujący. To jednak dawało komfort takiej pracy bardziej precyzyjnej. Tu tego brakuje, to jest ten jedyny minus, ale sam nóż jest naprawdę świetny. Świetny nóż survivalowy, można powiedzieć, to jest właśnie nóż survivalowy.
Wszystko tym nożem zrobimy. Zbudujemy schronienie, obronimy się. Możemy nawet użyć tego jako saperki. Bez problemu jakąś dziurę w ziemi wykopiecie tym nożem. W terenie go na ostrzycie zwykłym piaskowcem. No bo po takich testach, co dzisiaj przeszedł, naprawdę zachował ostrość. Jest naprawdę świetny nóż. Od Kamaza dostałem jeszcze jeden nóż do testów, również z panelem udowym, od Grzesia Przątki, nóż hybrydowy, trochę może inny niż mój, bo jest na pewno mniejszy, ale jestem ciekaw kolejnego panelu udowego. Ten naprawdę się świetnie sprawuje i zamówię sobie do mojego noża NS1, a tam odezwę się do chłopaków. Dzięki Kamaz za podrzucenie noży do testów. Mam nadzieję, że recenzje będą Ci się podobać. Dałeś mi możliwość trochę potyrania bociana. No i robi robotę, faktycznie. Dobry nóż. A Wam dziękuję za uwagę i zapraszam do subskrypcji kanału, żebyście byli ze mną na bieżąco. Trzymajcie się, cześć!